Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Siostry i bracia, witam was. Dzisiejszy, już czwartkowy wieczór kolejnego tygodnia, miesiąca lipca w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Pan Bóg zsyła nam przeróżne znaki, które jeżeli zechcemy, to będziemy umieli odczytywać, jeżeli nie, to będziemy przepełnieni frustracją, narzekający na aurę raz taką, raz inną, raz na suszę, teraz na obfite opady deszczu. Jak wiemy, siostry i bracia, Polskę dotyka znak Boży. Dotyka nas Boży palec. Wielotygodniowa susza, którą przeżywaliśmy i tak bardzo cieszyliśmy się wszyscy razem, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze, konkretniejsze opady deszczu, nawet mówiąc, że przecież to złoto i skarby z nieba Pan Bóg nam zsyła i tak w istocie jest. Ale ta miniona doba pokazała, że Pan Bóg nam też chce coś powiedzieć poprzez te zawirowania, które się pojawiły nad naszą ojczyzną. 150 parę litrów na metr kwadratowy wody na naszym Kasprowym Wierchu. Jak słyszymy z informacji meteorologicznych, to najwięcej na całym kontynencie. Wiele podtopionych miejscowości, zniszczone domy. Gdzieś indziej, znów w innym regionie Polski, pozrywane dachy poniszczone przez trąbę powietrzną. Można powiedzieć, bardzo dynamicznie dzieje się w naszej pogodzie. To prawda, dzieje się bardzo dynamicznie w naszej pogodzie. Ale i też Pan Bóg chce nam powiedzieć, jestem wśród was. Nawet w takich okolicznościach jestem z wami. Oczyszczam was i proszę, byście byli przy mnie zawsze. Moi drodzy, w tych okolicznościach, które przeżywamy, modlić się będziemy w intencji z prośbą o właśnie Bożą interwencję w życie Pana Kamila, aby, jak sam prosi, błagając Boga, nie trafił do więzienia za swoje długi, które powstały w jego życiu. Prosi dalej, aby Bóg odmienił jego życie, ale oddaje się w pełni woli Bożej. Panie Kamilu, będziemy się szczerze modlić, aby Pan Bóg przeprowadził Pana przez tę ciemną dolinę Pańskiego życia, ale ufamy, że jeżeli Pan mu zaufa, to z każdej najbardziej skomplikowanej i trudnej sytuacji życiowej z Bogiem da się wyjść. Bowiem Bóg nie jest Bogiem mścicielem. Nie karze nas za grzechy w taki właśnie sposób, jak przez nadmierny deszcz czy nadmierną suszę. Pan Bóg raczej chce nas czegoś nauczyć. Chce nas pobudzić do tego, byśmy zaczęli myśleć, byśmy prawdziwie Pana Boga
traktowali w naszym życiu. Przeprośmy Go zatem za wszystkie nasze grzechy, za nasze nieprawości, za to wszystko, czym Go obraziliśmy, abyśmy godnie przyjęli Go w Komunii Świętej podczas dzisiejszej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości i pokoju. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co sprzeciwia się tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to uprawnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu. Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, biliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić. Ducha Zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywających w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Powstań i okaż litość Syjonowi, bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Twoi słudzy bowiem miłują Jego kamienie. Żalem ich przejmuje Jego bruzy. Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Przychyli się ku modlitwie opuszczonym i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać na przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, będzie wychwalał Pana. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. Alleluja, 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 alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Obciążeni winą, cierpieniem, przybliżamy się każdego dnia do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale w sposób szczególny, przepełnieni zachętą, która popłynęła z dzisiejszej Ewangelii, pragniemy przytulić naszą codzienność, nasze życie, nasze dusze do serca Jezusowego. Módlmy się za Kościół Chrystusowy. Niech będzie w rękach Boga skutecznym narzędziem pocieszania każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za utrudzonych, obciążonych, dotkniętych różnymi życiowymi doświadczeniami. Niech przyjmą pocieszenie, które im dzisiaj daje sam Pan Jezus Chrystus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy myślą, że są najbardziej cierpiącymi. Niechaj im uświadomią sobie ogrom cierpienia tych, którzy są w szpitalach, domach opieki, którzy znajdują się w krytycznym stanie, niemalże już na granicy życia i śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Niech znajdą ukojenie na wieki w naszym Odkupicielu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Pana Kamila. Niechaj ta dzisiejsza msza święta będzie odnową jego życia i rozpoczęciem nowej przygody z Jezusem Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich obecnych podczas tej dzisiejszej eucharystycznej ofiary i tutaj w kaplicy Najświętszego Sakramentu i was, drogie siostry i bracia, którzy łączycie się z nami każdego dnia poprzez kanał telewizyjny. Niechaj Jezus, łagodny i pokorny sercem, ulży każdemu w naszym życiu, w naszej niedoli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie Jezu, naucz nas prawdziwej pokory serca, abyśmy potrafili mężnie nieść Twoje jarzmo i brzemię, a na końcu naszych dni byśmy ujrzeli Cię takim, jakim jesteś, pięknym, miłosiernym i kochającym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody, Panie, na Boże, z którym jest postawą, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej wolności otrzymaliśmy to, które jest owocem innego krzewu i pracy na wydarzeniu. Dlatego dzisiaj przynosimy to na wystarczy, co następujemy. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą. Panie, z serca zbudowanym, niech nasza wiara tak się dziś przed Tobą modlona, aby się Tobie, Panie, podobało. Módlcie się, siostry i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych na cześć Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz prawdziwie na wieki, mieszkając w niedostępnej dla nas teraz światłości. Tylko Ty jesteś Bogiem dobrym, i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą dzisiaj niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza, nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem, i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. To Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, by nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. Narodził z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłałeś, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech ten Duch Święty uświęci teraz te dary, aby stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa, Jego wstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. A oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Tobie, Boże, Jego ciało i krew, jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj o wszystkich, za których składamy teraz tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, papieżu Franciszku, o wszystkich biskupach świata, o mnie, Twoim niegodnym i pokornym słudze, całym duchowieństwie, o składających i proszących w tej ofierze, o Kamilu i tutaj zgromadzonych. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam, Twoim dzieciom, dziedzictwo życia wiecznego, z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Szarbelem, ze świętym Ojcem Pio, ze świętym Janem Wianejem i wszystkimi świętymi w Królestwie Twoim, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez naszego Pana, wołajmy do Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i od nas czasy, w których żyjemy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich apostołów, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami wszystkim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Niechaj on zamieszka w naszych sercach i w naszych rodzinach. Pokój z wami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech przyjęcie Najświętszego Ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, ale dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas skutecznie leczy naszą duszę i nasze ciało. Oto nasz Pan, oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W piątej tajemnicy radosnej polećmy naszej Matce wszystkie nasze sprawy w sposób szczególny. Ogarnijmy modlitewnym wspomożeniem tych wszystkich, których dotknęła w minionej doby, dotknął dramat związany z tą wodą, która się pojawiła w nadmiarze, jak również tych, którzy utracili dachy nad głową w wyniku trąby powietrznej. I prośmy Matkę Najświętszą, aby wyprosiła u swego Syna taką pogodę, jaką nam jest potrzebna,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Święty Szarbelu, w piątym dniu Twojej nowenny, prosimy Cię, abyś wyprosił nam potrzebne maski, bezpieczeństwo dla naszych domostw, błogosławieństwo Boże dla rodzin, opiekę Bożą dla wspólnot parafialnych, dla całego Chrystusowego Kościoła, zdrowie dla naszych najbliższych. Prosimy Cię o to wszystko, święty Szarbel, abyś się wstawiał za nami wszystkim. Święty Szarbelu, módl się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oh, yeah.
Krishna!